Cześć, tu Piotrek z Actina i w dzisiejszym materiale pokażę Ci, jak zoptymalizować komputer. W ostatnim materiale opowiadałem o podkręcaniu i wtedy pierwszy raz pokazałem MSI Afterburner. Można śmiało powiedzieć, że OC, czyli podkręcanie, jest optymalizacją, bo pozwala na wyciągnięcie pełni potencjału z karty graficznej. Dodatkowo, przy nowszych grafikach NVIDIA podkręcanie rdzenia można pozostawić w procedurze automatycznej, która za Ciebie znajdzie optymalną wartość taktowania. Jedno kliknięcie w OC Scanner i dzieje się magia. Grafiki AMD też mają taką opcję, którą zaszyto w sterowniku. Można tam uzyskać automatyczną wartość dla podkręcania, ale też obniżenie napięcia karty, które służy oszczędności prądu. Z mojego doświadczenia mogę zdradzić, że undervolting przy grafikach odczerwonych się przeważnie opłaca, bo ogranicza odczuwalnie ilość pobieranych watów, a wydajność do pewnego momentu nie spada znacząco. Parę klatek więcej czy mniej nie przesunie karty o klasę wyżej lub niżej, szczególnie z perspektywy gracza. Podkręcanie procesora z poziomu oprogramowania nie polecam, więc zamiast tego przejdę do optymalizacji głośności Twojego PC. W końcu wydajność to nie wszystko. I oczywiście nie chodzi mi o taką głośność, którą sterujecie paskiem. Fan Control pozwala na pełne sterowanie wszystkimi wentylatorami, które są podpięte do płyty głównej. W teorii można też obsługiwać chłodzenie karty graficznej, ale nie polecam tego robić. Takie rzeczy powinno się zostawić w kwestii producenta GPU, który zawsze może stworzyć swój dedykowany, bezpieczny tryb cichy i to z niego powinniśmy korzystać. Najlepsze w Fan Control jest to, że możemy dostosować prędkości konkretnych wentylatorów do temperatury zarówno karty graficznej, jak i procesora. Co więcej, można też tworzyć sobie pomocnicze odczyty, które wyciągają średnią z dwóch wybranych wartości. Na przykład wspomnianych już GPU i CPU. Dzięki temu można w łatwy sposób zadbać o balans pomiędzy temperaturami a głośnością. Z doświadczenia, większość wentylatorów w przejściu na 80% swojej prędkości znamionowej nie dostarcza już znacznie wyższego przepływu, a zaczyna to bardziej hałasować. W związku z tym dobrze jest ustawić sobie jedynie 100% dla maksymalnych temperatur. Jak widzisz, optymalizacja zestawu PC to w gruncie rzeczy parę kliknięć, które znacznie poprawiają jego odbiór. Wynika to z faktu, że większość producentów płyt głównych serwuje fabrycznie bardzo bezpieczne, ale przez to nieco głośniejsze ustawienia. Automatyczne podkręcanie grafiki też robi robotę, bo to zawsze parę darmowych FPS-ów więcej. A jako, że działa się w obrębie sprawdzonych algorytmów, to nie ma wielkiego ryzyka uszkodzenia czegokolwiek. Tutaj ryzyko jest bardzo małe. To wszystko na dzisiaj i dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnych materiałach. Jeśli macie jakieś pytania na ten temat, zostawcie je w komentarzu, a my z przyjemnością na nie odpowiemy i pomożemy Wam dobrze zoptymalizować Wasz zestaw.